Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka krótsza wrzutka odnośnie tego nagrania ostatniego, a raczej wpisu, jaki się tam pojawił. To chyba pani Madzia, nasza tutaj komentatorka, umieściła takie mądre mądrości, a mianowicie, że owoce wiary nie są konieczne do zbawienia. No i oczywiście, tak, nie, tam protestanci się trochę rozpisali, że owoce, czyli dobre uczynki, nie są konieczne do zbawienia. Uporządkujmy sobie tutaj trochę pewne rzeczy, na które pokazujemy tutaj palcem my, wierzący katolicy, od lat, że można powiedzieć, ale sekciarze dalej tego nie widzą. Chrystus nie zbawił nas za to, że każdy z nas przyniósł 30, 60 i 100-krotne plony, owoce. Nie za dobre uczynki nas zbawił Chrystus. Nie za dobre uczynki oddał za nas życie, bo wszyscy byliśmy grzesznikami zasługującymi na śmierć. To jest za darmo. I do tego, że Chrystus oddał swoje życie tak za nas, nie były potrzebne uczynki. Za darmo to jest. Ale pani Madziu i cała reszta, żeby wejść do nieba, tam już trzeba mieć uczynki, tam trzeba mieć owoce, tam trzeba mieć plony. 30, 60 i 100-krotne. Czyli nie potrzebował, nie oczekiwał Jezus od nas obfitych plonów, żeby oddać za nas życie. Ale oddał za nas życie, abyśmy dzięki Jego ofierze mogli owocować i przez owocowanie, dzięki Jego ofierze, wejść do Królestwa Niebieskiego. Czyli dopełnić tego dzieła odkupienia przez nasze osobiste wejście do nieba. Wtedy ono się dopełni. Kiedy po sądzie ostatecznym zobaczymy zielone światełko, prawda? I nam się podniesie szlaban do nieba. Wtedy będzie dopełnienie naszego zbawienia, o które tu musimy walczyć i troszczyć się. Tak, tu musimy zdobywać Królestwo Boże gwałtem i troszczyć się o zbawienie, żeby uniknąć kary. Drugi rozdział Listu do Hebrajczyków, na którzy protestantyzm jest ślepy, głuchy i udaje, że go nie ma. No ale niestety musi przyjąć taką postawę, żeby zachować swoją protestancką naturę, bo gdyby zaczęli rozważać to Słowo Boże, od którego uciekają jak kot od psa, to by się musieli nawrócić na katolicyzm. Że jednak o zbawienie trzeba się troszczyć, aby uniknąć kary. Drugi Hebrajczyków 2, 1, 5. Więc czy owoce są konieczne do zbawienia, do życia wiecznego? Tak. Są konieczne, ponieważ jak mówiliśmy sobie wczoraj, właśnie przez zachowywanie przykazań, czyli przez uczynki, trwamy w Chrystusie. Poza tym, kto trwa we mnie, a nie przynosi owocu, tak, to jest 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana, od pierwszego wiersza, ojciec go obcina, tak? Ja jestem, prawda, prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każda latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. A każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Tak? Czyli jeżeli jakaś gałązka owocuje, tak, no to Bóg robi właśnie wszystko, żeby tych owoców było więcej. Jeżeli ktoś nie wydaje owoców, cyk, odcina, taka gałąź winorośl usycha i później idzie w piec, czyli na potępienie. A więc wydawanie owoców jest konieczne tutaj na ziemi, żeby po to, żeby trwać w Chrystusie i żeby nie zostać odciętym od Chrystusa. Tak, żeby nie zostać odciętym od Chrystusa przez Ojca, konieczne są owoce.
Poza tym, no, skoro owoce nie są konieczne, no tak tam pani Madzia chyba pisze, tak? I tam inni się tam podniecają tym tekstem, no to przypowieść o drzewie, nie? No i co? Jezus stanął na drzewie, zobaczył same liście, nie było owoców. No i co? Sola fide, sola fide. Sola liście, sola drzewo, nie? No i co z tym sola liście Chrystus chciał zrobić? Pod wycinkę i w piec, nie? No właśnie, a więc tu macie wasza sola fide. Wasza sola fide, tak jak wy to prezentujecie, sola fide bez uczynków idzie pod młot. A ściślej mówiąc, pod siekierę i w piec, bo Chrystus tam nie znalazł owoców. Dopiero Pan powiedział, że oprawi, obłoży, tam nawiezie, no i wydało owoc za rok, tak? Ale to nam pokazuje, że właśnie to, co jest w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana i to, co jest najważniejsze, Chrystus nie znajduje owocu, to takie drzewo idzie w piec, pod wycinkę i w piec, czyli do piekła na potępienie. Czyli sola fide to sola liście, ale sola liście idzie do pieca pod wycinkę. Więc sekciarze drodzy, nie bądźcie jak to liściaste drzewo, a jeśli już jesteście jak to liściaste drzewo bez owoców, to zmieńcie waszą mentalność przez nawrócenie się do świętego rzymskiego katolickiego kościoła i zacznijcie w nim wydawać owoce. Zacznijcie od dobrej spowiedzi i w tą niedzielę już od uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii, bo jesteście katolikami, macie chrzest, możecie przystąpić do spowiedzi, możecie się pojednać z Chrystusem w Jego Kościele i zacząć wydawać owoce jak normalnie wierzący ludzie, a nie jak rozbite sekciarstwo, które się wala po ulicach, jak puste puszki po piwie. Prawda? Bo owoce są konieczne. Obfite owoce. Sola fide to sola liście. A sola liście idzie pod siekierę i w piec. Sola fide to śmierć, martwota. Czy sama wiara zdoła go zbawić? Bez uczynków? Nie. Drzewo nawet jak wydało pełno liści, ale nie było owoców, było przeznaczone na wycinkę. Nie było tam fig na nim, nie? Dopiero za rok, na następny sezon wydało owoce. Ale tu nam Chrystus pokazuje, jak się odnosi do tych, którzy nie owocują. Zastanówcie się i nawróćcie się. Macie jeszcze czas, póki dychacie. W tą niedzielę już do kościoła macie iść, jeśli poważnie myślicie o waszym zbawieniu. Do spowiedzi pojednać się i na mszę i normalnie praktykować jak prawdziwie wierzący, a nie sekciarstwo obłąkane, które nawet samo nie wie, w co wierzy, jak wierzy. Już nie mówiąc o tym, żeby się potrafiło ubiblijnić. Gdzie są te sekciarskie sekty, kościółki, kościoły, zbory garażowe w Piśmie Świętym? Samopaśne, samomyślące, wierzące jak chcą. Gdzie to jest? Przecież wy tym jesteście. No nie ma. No ale jesteście biblijni. Nie jesteście biblijni. Pochodzicie od ojca kłamstwa i podziału, którym jest szatan. Więc jeszcze raz, owoce są konieczne, żeby trwać w Chrystusie. Owoce są konieczne do tego, żebyśmy mogli wejść do nieba. Daliście mi jeść, daliście mi pić, przyodzialiście mnie, odwiedziliście mnie, tak?
pójdźcie błogosławieni Ojca mego, bo dali, i weźmijcie w posiadanie Królestwo Niebieskie, bo daliście mi pić, jeść, a nie, bo mieliście sola fide, sola liście. Nie. Czyli pójdźcie, weźmijcie w posiadanie Królestwo, wy, co macie owoce, owoce przykazania, miłości Boga i bliźniego, wy weźcie w posiadanie to królestwo. Wy, co miłowaliście bliźniego. 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana, no, to jest bardzo katolickie. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 15-17. Co głosi sekciarstwo, to wam przekazuję, abyście tylko wierzyli we mnie. O. To wam przekazuję, abyście mieli sola fide. O, no nie. Mamy się wzajemnie miłować. I to jest przykazanie. I za spełnianie tego przykazania wchodzi się do nieba. Bo spełniając te przykazanie wydajemy figi, a nie sola liście. Bo to idzie jak pod wycinkę w piec. Pozdrawiam.